Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku i tak naprawdę no co, dzisiaj będzie takie podsumowanko z tego wojownika, no bo jak wszyscy dobrze wiecie, codziennie tutaj regularnie sobie wszystko przeklikuję i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu pokażę wam to, co najważniejsze, to co ostatnio się zadziało, mianowicie no sami widzicie, tutaj troszkę tych lochów jest pokonanych, więc po prostu wam je pokażę. Co najważniejsze, jaka jest najważniejsza treść dzisiejszego odcinka, to to, że mamy 1 grudnia, co za tym idzie są zimowe pety, co za tym gdzie są zimowe itemki, ale do tego zaraz przejdziemy. Na wstępie yy, pamiętacie to, co mówiłem wczoraj o tym challenge'u, że do końca grudnia chciałbym wbić 10 tysięcy subskrypcji. Yy, no i w pierwszy dzień bardzo ładnie nam poszło, bo wbiliśmy 250, tak więc no yy, zbliżamy się do tego, nie? Jakby tak było codziennie, no to wiadomo, żeby to poszło dosyć szybko, no ale nie ma co oczekiwać takich czarów. Yy, ale przypominam, że chciałbym do końca grudnia wbić 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie tego suba z dzwoneczkiem. I yy, jeżeli nam się to uda, co? wątpię, ale może w takim tempie yy, to postaram się ogarnąć jakiś konkursik, coś takiego, żeby jakoś tam się odwdzięczyć. Pewnie to będzie standardowo na grzybki z Shakespeare'a, no ale yy, wiadomo jak to wygląda. Oprócz tego zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, bo to też pomaga i więcej osób zobaczy ten film na pewno. I co mogę więcej powiedzieć? Tak jak mówię, no w tym momencie brakuje 1250 subskrypcji, więc zobaczymy jak to po prostu pójdzie dalej. Polecajcie w gildiach swoich, nie wiem, mamy babcię, wujka zawołajcie, żeby też zasubskrybowali i będzie w porządku. OK, lecimy. Przede wszystkim pety zimowe, dokładnie. Mamy już tutaj do zdobycia od 1 grudnia, czyli po prostu od dzisiaj mamy do zdobycia te. Zimowe pety, tutaj jest żniwek w mroku. W świetle jest rogun. Co ciekawe, roguna można zdobyć nie całą zimę, ale tylko w grudniu, więc też warto go złapać. I od razu przypominam, że tutaj piszę w zimowe dni, więc po prostu w ciągu dnia je łapcie, bo z tego co kojarzę w nocy się nie da. Chociaż mogę się mylić, ale dla pewności złapcie w ciągu dnia, no bo tak jak mówię, nawet piszę, że to są zimowe dni. Roguna, który jest cały grudzień, cały grudzień i jego można też w nocy i w dzień. Tutaj mamy z ziemi kogo? Z ziemi nie mamy chyba nic zimowego, z tego co widzę, a ze światła też nie. To jest prima aprilis, dobra, to tutaj nic. Tutaj mamy Psydbuma, którego także możemy złapać w zimowe dni. I w wodzie mamy Narwa Lego, czyli, czyli po prostu, no tak samo, też w zimowe dni. I to by były, tak naprawdę, poczekajcie, raz, dwa, trzy tutaj Rogun i cztery żniwe. I ja tutaj sobie jeszcze zerknę, bo tu już widzę, że niektórzy połapali. Na przykład Inior Face ma 94 czyli pety, poczekajcie to ja musiałem coś pominąć chyba, tak mi się wydaje aha, w ziemi pominąłem tutaj koziutek, można też go złapać w zimowe dni tak mi właśnie coś, coś kojarzyłem że tylko w jednym żywiole nie ma tych zimowych dni i to jest właśnie światło, ale za to jest rogun także takie pety możecie złapać oprócz tego lecimy dalej, można złapać, można złapać można zdobyć do klasera zimowe itemki kto ich jeszcze nie ma, tak naprawdę no ja na tym serwerze jeszcze tutaj nie, nie szukałem tych itemów i jeszcze ich nie mam dopiero będę to robił później, jak będę miał troszkę czasu Natomiast tutaj chciałbym wam pokazać, że po prostu może już ktoś w topce ma taki zimowy itemek i po prostu będzie można, będzie nam migał, no bo jeszcze na tym koncie nie mam tych itemów i po prostu będzie można je, je zdobyć do klaserka. Tylko, że no tak przeglądam na szybko, może coś pominąłem, ale z tego co widzę, chyba nikt tutaj niestety z tej topki takich itemów żadnych nie ma świątecznych, zimowych. Natomiast tam coś było, nie wiem, wydawało mi się. No może jakbym szedł jakoś tam niżej, to prędzej, bo to wiadomo, te lochy jednak robią regularnie te niższe poziomy. Poczekajcie, ja tutaj może wpiszę na przykład pozycję 1000, sorki za klawiaturę od razu. Dobra, no jesteśmy na takim 316 levelu i czy tutaj się w ogóle coś dzieje, czy tutaj faktycznie jakiś itemek mógłby być do znalezienia. No, bo tak jak mówię, na tym levelu częściej te lochy padają i łatwiej jest po prostu zdobyć te itemki tego typu. No, ale tutaj z tego co widzę, na razie nic nic nie możemy znaleźć. Ja chcę wam po prostu pokazać, nie? Jeden, jakiś tam pierwszy, lepszy itemek. W każdym razie, no, możecie mi wierzyć na słowo, że już od dzisiaj te itemki można sobie zdobyć. Ja już na druidzie mam komplet, na y, łowcy chyba, chyba też już mam komplet. Natomiast na y, tutaj, właśnie na wojowniku, jeszcze muszę poszukać i sobie znaleźć te itemki powolutku jakąś tak, tak jak mówię po południu no kurde zobaczcie jak na złość nawet się jedna osoba nie trafi yy, która by faktycznie te itemki jakieś tam miała yy, świąteczne żebyśmy mogli sobie zobaczyć Dobra, no jeszcze przelecę kawałeczek Ale jeżeli nie będzie, no to trudno To po prostu tak jak mówię Musicie mi uwierzyć na słowo Zresztą no pewnie dobrze wiecie jak to wygląda Będą wam migać i tak dalej, i tak dalej Po prostu musicie wiedzieć, musicie wynieść z tego to Że musicie zacząć szukać Bo już można je zdobyć O ile ich nie macie, no bo na starszych serwerach To już wiadomo, że te itemki na pewno od dawna są Dobra, no widzę, że nikt, nikt tutaj nie ma nawet jednego Więc na razie to zignorujemy I okej, okay, co nowego na tym naszym wojowniku No przede wszystkim 25 kopal sobie zrobiliśmy przed czarnym piątkiem zdobyliśmy też gemy z tej kopalni jak widzicie tutaj średnio tak 600 na Gemie dostajemy tu jakiś mam 599, ale mam też 627, 623, 25. Więc generalnie, no te gemy są mocniejsze i tak naprawdę wbiliśmy najwyższy poziom na serwerze. Bardzo długo mieliśmy jako wojownik. Teraz nas Pikachu delikatnie tutaj przegonił. On ma w ogóle gemy chyba z 35 kopalni, więc on jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o statystyki. No ale jak widzicie, jeżeli chodzi o level, to bardzo nie tracimy. Z tego co wiem, Pikachu około półtora levela do mnie tra traci z czystej awki, bo ostatnio mi podesłał Lochy, sprawdziłem to sobie i jakbym zrobił te same lochy co on ma to bym miał około półtora levela więcej niż on. Tak więc no to jest bardzo dużo. No, a wiadomo, że teraz tych loków nie opłaca się już robić, bo już przebiłem tą magiczną barierę 393 poziomu. Co za tym idzie, po prostu, no, już teraz z każdym levelem dostaję expa mniej zawki, więc najlepiej sobie wycisnąć jak najwięcej mogę. Także tych loków nie ma co tutaj jakoś bardzo szalenie klikać, a z tego co wiem, pikachu dalej to klika, no, ale nie wiem, jaki on tam ma plan na postać. My robimy swoje po prostu, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Trazera, to on ostatnio coś tak przystopował, można by powiedzieć, nie wiem czemu. <laughs> Sorki. Yy, przystopował nie wiem czemu yy, Jeżeli by zrobił te same lochy co my, bo po, prawdopodobnie on ma o wiele niższe, to może by mnie jeszcze wyprzedził w tym ekspie yy, no ale wiadomo, że tutaj zrobi, jakoś tą przewagę niwelujemy, przez to, że on już od dawna ma yy, tego XP o wiele mniej yy, niż my. No i co? No tutaj jeszcze widzę IceGos też ma 3, 391 level yy, tutaj Netratok 390 no i z takich wojowników mocniejszych to chyba tyle. Tutaj jeszcze mal goni 386 level. Więc tak jak mówię, no z takich silniejszych wojowników to tyle. Jeżeli chodzi generalnie o całą, całą tutaj topkę, to możecie sobie zastopować i zobaczyć. Nie wygląda to źle, no, zbliżamy się już do 400 poziomu na tym wojowniku, więc teraz myślę, że będzie z każdym levelem to wyglądało coraz fajniej. Tak naprawdę, no co, no ten Pikachu, nie, on tutaj ma strasznie mocne te gemy. Trazer nie ma takich mocnych, Trazer ma chyba też 25. kopalni z tego co widzę, ma bardzo podobne do naszych, natomiast tutaj na przykład nie wiem kto tutaj jeszcze, Ice Ghost. Ice Ghost ma, no on ma chyba z 20 kopalni, nie, bo ja takie miałem mniej więcej na 20 kopalni, więc on ma chyba właśnie z 20, także no mówię, no ciągle tutaj z tym Pikachu i trazerem sobie ciśniemy, no ja też bym tą kopalnię zrobił dalej, ale jak sami widzicie, no surowców nie mam praktycznie wcale i tak ledwo wycisnąłem, żeby tą 20, 25 dobić, tak więc tak to po prostu wygląda, nie, jeżeli chodzi właśnie o tego wojownika, co tutaj więcej, no podziemia, no to nie ma co powoli się, powoli się to wszystko buduje jak dobijemy wszystko do 15 to będę leciał kopalnie. To, jakby nie ma co na razie tam się spinać, powiedzmy. Yy, zaraz przejdziemy do loszków. Mamy portal. Portal 59, czyli już przedostatni, już tu widziałem, że Pikachu zamknął całkiem portal. Już ma nawet peta z tego portalu, yy, więc po prostu. Po prostu. No co, no ma więcej statystyk, nie? Ale to i tak jest tam w ogniu, więc nie ma problemu. Poczekajcie, bo mi się coś nie zgadza. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty i tutaj jest piąty. Ok, czyli jakby mamy 88, to teraz mamy plus 5,93 i tutaj in your Face ma z zamknięcia portalu jeszcze jednego. Ok, czyli już mi się wszystko zgadza. Taki byłem niepewny, wolałem się jeszcze upewnić. Możemy sobie machnąć ten portal, zobaczymy jak nam to pójdzie. No już się troszkę z nim męczymy, no ale to jest niestety zwiadowca, więc wcale nie jest to takie proste. No wiadomo, jakbyśmy jakieś mocniejsze krytyki machnęli, no to by było lepiej. No już wiadomo, z tymi mocniejszymi gemami nam idzie lepiej z nim. No ale w dalszym ciągu jednak troszkę się tutaj tym wojownikiem męczymy i troszkę, no widzicie, no tych uników robi od groma i nieraz to my mu zabierzemy mniej niż mu się odrodzi następnego dnia. No teraz na szczęście jakiś mocniejszy krytyk, teraz zwykły, no już nas chyba zabija, dokładnie. No. Powoli to idzie, nie? Ale, ale no tak generalnie po 5% dziennie mu zabieramy, więc nie jest to wcale. Yy, w sensie no, jak się odrodzi jutro 10%, to będzie to tak około 5% na minus będzie, yy, więc no nie jest to wcale nie wiadomo ile. A tutaj jeszcze po nim nas kolejny czeka, więc yy, no powolutku to idzie, ale. No trudno, tak, tak wychodzi. Yy, dobra, i jeżeli chodzi o tego wojownika, no to w zasadzie mamy dziewiątą minutę. Chyba sobie wejdziemy do tych lochów, pokażę Wam, co tutaj nam się udało pokonać. I tyle, tak jak mówię. Nie będziemy nic tu klikać. Jak widzicie, mam pełny ekwipunek. Tornadko mam 777 yy, na, na tym, na właśnie tutaj, tym wojowniku. Tutaj jak widzicie te lożki wyglądają w ten sposób, tutaj w świetle wyglądają w ten, w ten sposób, jakby ktoś był ciekawy. No i lecimy. Mam tutaj lochy zapisane już od 1 listopada, tak więc już od miesiąca tak naprawdę. Mamy Anioła Apokalipsy Alexa to jego też pokonałem z tego co pamiętam. Chyba jakoś to było w okolicach legendarnego lochu, bo tam jakoś te statystyki sobie zboostowałem i Temki jakoś on padł. No jak widzicie tutaj mocne kryty z naszej strony, troszkę bloków, no i on HP nie ma za wiele, więc nie było to, dość, nie było to jakoś bardzo trudne. Teraz Fenrir. Fenrir to jest berserk i też udało nam się go pokonać. No, wiadomo, tym wojownikiem na berserków to jest no dość proste, nie? Dość proste i jakby nie ma co tutaj, nie ma jakiegoś problemu większego, żeby właśnie wojownikiem wygrać na berserka. No, ale mimo wszystko tutaj też jakieś tam problemy z nim były. Jak widzicie, ładuje nas dość mocno, bo my tutaj blokujemy. Jeszcze sami widzicie ta tarcza była z legendarnego lochu, czyli to, co mieliśmy tam no ten ekwipunek, który był właśnie z tego legendarnego, no i teraz zobaczcie bardzo mocne kryty, nawet 50 milionów jeden wszedł i udało się też go pokonać kolejny to jest Herkules, to są to jest Góra Olimp o ile się nie mylę no zresztą tak, no na pewno Góra Olimp. No i co, to jest wojownik, z nim też tutaj jakieś tam powiedzmy, problemy były, ale no widzicie, walka dwóch wojowników dość mocarnych, w sensie mocarnych. No my mamy niecałe 100 milionów HP tylko, a on ma tutaj 500 milionów, no ale więcej mamy, chociaż nie, siły też mamy mniej, kurde, ale te walki takie w ogóle od, odrealnione są, że takie ma statystyki, a przegrał z nami. A no bo on tutaj HP ma 180 tysięcy, no właśnie. Tak to wygląda, no ale też udało nam się go pokonać. No tutaj te hity z naszej strony są mocne, i, i po prostu krytyki jakieś weszły, jakieś bloki z naszej strony. No jak sami widzicie, powolutku to idzie. On nam zbił dopiero 50 milionów hp, mniej więcej, gdzie my już mu zbiliśmy, jak sami widzicie, no 300, nie mniej więcej, no, więc. Więc no tak to wygląda, no i tutaj mamy teraz znowu krytej 32 miliony, 32, 47 prawie na koniec, no i na koniec zwykły, o jeszcze go nie zabiliśmy, no i 40 milionów dobity ledwo, bo ledwo, ale udało się, no i taka walka za 191 milionów y, HP, no więc nie, nie za, y, nie za dużo, znowu taki jestem gdzieś dziwnie y, prześwietlony z tego co widzę na tej kamerze, znaczy nie prześwietlony, tym razem to właśnie taki przycieniony, no ale dobra, nieistotne, Heimdall, Heimdall, Heimdall to jest strefa mroku już, y, tutaj wojownik zrobił dość sporo maguś, nie za wiele, no i tutaj Kunegunda, dokładnie tą walkę pamiętałem, bo zrobiła bardzo dużo, no i zostało nam niewiele HP, żeby mu zbić i udało się go też pokonać, więc no co, spoko, nie, z strefiem roku już tam powoli też zaczynamy na tym wojowniku napoczynać tych naszych przeciwników. Tak więc Gidi, tak tutaj ledwo z nim wygraliśmy, ale udało się zablokować, no i padł. Kolejny to jest Kapelusz Gatki, z nim też się troszkę męczyliśmy, ale mimo wszystko udało się go też pokonać. Wojownik całkiem sporo, Maguś bardzo dużo o dziwo, no i teraz 300 milionów, no i Kunegunda zbiła mu 130 tam mniej więcej, no i 170 zostało dla nas, aby go właśnie pokonać. To jest zwiadowca, więc tutaj pewnie uników nie zrobił za wiele, no właśnie przyjmuje te hity na, na głowę można by powiedzieć. No, i po prostu teraz jeszcze jakiś unik, ale my też zablokowaliśmy. No, i udało się go rozwalić. Wadca 9. 9 to jest Hemoridor, to jest bodajże Paladin. Zresztą sami widzimy, że ten pierwszy hit dosyć mocny z jego strony. I co? I tak naprawdę też udało się go pokonać, nie? Jak zresztą sami widzieliście. Tak więc, no, tak jak mówię, no, przez ten miesiąc tak naprawdę te lochy jakoś tutaj powoli padają. Na ten moment ładuję sobie tylko i wyłącznie darmówkami Tornado. Jeżeli padnie, to padnie. Jeżeli nie, to nie. Lochów na razie nie ruszam za bardzo. Nie mam za bardzo co zresztą kliknąć. To pierwsza sprawa. No a druga sprawa, tak jak mówię, chcę jak najwięcej ekspa wycisnąć na tym levelu między 393 a, 300, a 400. Natomiast na 400 levelu sobie już będę szedł tutaj w Golda. Hacker Jan, z nim się bardzo długo męczyliśmy i bardzo z nim, tak jak mówię, długo miałem problemy. Natomiast w końcu udało się go pokonać. No tutaj bloki musiały zadziałać z naszej strony, bo on bije bardzo dużo. No sami widzicie. 30 milionów, no ale tutaj, tak jak mówię, bloki z naszej strony, tutaj teraz 40. Nie pozostaliśmy mu dużo, jeżeli chodzi o mocne hity. Tutaj jeszcze wymiana bloków, no ale też padł. Z nim się, tak jak mówię, męczyłem dość długo. 23 listopada, zresztą, tak jak widzicie, on został pokonany. Ares, 29 listopada, czyli tak naprawdę 3 dni temu dokładnie udało nam się go pokonać. Troszeczkę się porównuje tutaj Lochami tym swoim wojownikiem z naszym wojownikiem z gildii na S38 bo on ma lochy bardzo podobne i ma troszeczkę gorsze statystyki bo traci na gemach, no ale postać miał miesiąc później miesiąc wcześniej założoną więc mogę się z nim po prostu porównywać, no i, no i dzięki temu wiem mniej więcej co mogę kliknąć, a co powinienem jeszcze się wstrzymać i poczekać, no ale mówię, tak wygląda właśnie walka tutaj moja z tym Aresem, też no bardzo mocny, siły co prawda nie ma dużo, ale no 600 milionów HP, no ale tak samo, no walki Wojowników nie są jakieś bardzo emocjonujące, no bo jednak trochę trwają. To nie jest tak jak z magiem, że tam wiecie parę krytów jakieś efektowne i koniec, tylko no tutaj żmudne hitki, takie można powiedzieć dość słabe w porównaniu na przykład do takiego Maga, no ale też widzicie jak 56,5 miliona na przykład no jak walniemy 60 milionów mocniejszego krytyka, no to, no to jest to do zrobienia, 56 znowu no i teraz, teraz dziesiątka na przykład, także dla odmiany, no i znowu prawie 60, no i udało się go pokonać więc tak samo dość fajnie jeżeli chodzi o tego Aresa no i mamy strefę roku, piekielny Peter i tutaj co najciekawsze, co się zadziało wczoraj w ogóle, bo to było wczoraj. Kunegunda była w formie, widzieliście, że Gimpera Kunegunda rozwaliła sama, nie tracąc w ogóle HP. Kto oglądał wczorajszy odcinek, ten wie. Natomiast tutaj tego piekielnego Petera rozwaliła też sama Kunegunda, do czego zaraz przejdziemy no i teraz zobaczcie, Peter 223 miliony HP no i ona tutaj tak naprawdę jeżeli by przyjęła jakiegoś hitcha to już by zginęła no a tutaj magia uników może to po prostu pominiemy, no jak widzicie nie drasnął jej ani razu, a my zainkasowaliśmy 300 milionów expa i nawet nie musieliśmy walczyć i to było tak jak mówię wczoraj 30 listopada i tak naprawdę tyle jeżeli o to chodzi jeżeli chodzi o tego wojownika yy... Tak to wygląda, nie tak jak mówię. No, wojownik tutaj na bieżąco jest z lochami i tak dalej, więc to jest taka seria. Bardziej, że nie robię nic na odcinku, robię wszystko poza odcinek, nagrywam tam raz na jakiś czas takiego podsumowania. Jako Gildia jesteśmy top 1 i to dość mocno tutaj, z tego co widzę. Yy, I raczej wygrywamy tutaj z top 2, top 3 i tak dalej, więc generalnie no tak to wygląda. Pupilki to widzieliście na 10 pozycji, jesteśmy parę dni temu, byliśmy na 40, także skaczą te pupile strasznie. Ja tutaj też te pupile nie jestem wcale dumny, jak to rozbijam no bo jednak y, sami wiecie, że mi tutaj nieraz brakuje czegoś na przykład tutaj w mroku, y, no tutaj w mroku to jeszcze jako tako no ale widzicie już tutaj mam buma na 49 tutaj mi skliknęłem, zawiszę y, no i teraz sobie lecę tego diabło czorta no tutaj w świetle jakoś to wygląda y, w ziemi no tak samo jakoś to wygląda no ale tutaj szczerbuna miałem na 50 zanim tego tricka y, sobie wydropiłem tutaj w ogniu no tak samo pirodliszkę już dokarmiam do 200 bo cały czas czekam na tego jęzogniksa y, potem w międzyczasie rokitka zdobędziemy pod koniec grudnia więc tak samo Mm, już to będzie jako tak oszło, po prostu z braku pupili jak karmię to co mam, żeby nie tracić tych jedzonek no i przez to jestem tak naprawdę, można powiedzieć do tyłu, ale potem gdy już na przykład nie wiem. Inni sobie teraz karmią język nixa, potem będą rokitka, i tak dalej, jak się spotkamy przy pirotliczce, no to jakby oni będą dopiero kamryć, ja już ją będę na dwusetnym poziomie miał i w tym czasie sobie dobiję, dobiję te poprzednie, i można powiedzieć, że się zrównamy, nie, więc po prostu chodzi mi o to, żeby nie tracić jedzonek, nie tracić codziennego karmienia, nie, że na przykład. Chomikuje jedzonka, a nie karmi nic, yy, bo wydaje mi się, że nie ma to sensu, nie i tak koniec końców. Wszystkie te pupilki się dobije do 200. Wiadomo, jeżeli wiemy, że tam, na przykład, nie wiem, za 2-3 trzy, trzy dni zamkniemy portal i ten jego złapiemy, no to wiadomo, że warto po prostu podtrzymać te parę jedzonek, poczekać te 3 dni i zacząć go karmić. No ale ja tutaj z tym portalem jeszcze mi troszkę zejdzie, więc po prostu. Mm, po prostu no tak to wygląda, nie, że trzeba czekać. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pamiętajcie o challenge'u, żeby do końca grudnia wbić 10 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tak jak mówię, postaram się, żeby była, jeżeli się uda, jakaś niespodzianka z tego powodu. No i co? I tak naprawdę będę próbował wrzucać codziennie filmy. Oczywiście nie uda się to, ale będę tam starał jakąś systematykę w tym grudniu podtrzymać, żeby o tym regularnie przypominać i tak dalej. Oprócz tego, zostawcie kciuka w górę. Bo to też tam bardziej chyba z tego co wiem, komentarze nawet nie wpływają na jakby na co, na materiał, jak on idzie, czy tam więcej osób go widzi, czy nie. Na to wpływają łapki w górę i w dół. I to nie tak, że w dół tam nie wiem, sprawiałem, że ten materiał jest mniej widoczny, tylko po prostu każda łapka pozycjonuje ten materiał wyżej, bo to jest po prostu aktywność pod filmem. I tak naprawdę łapki działają. Komentarze z tego co wiem, to nie, z tego co słyszałem. Więc po prostu no, zostawcie tego lajka like bądź też dislajka obojętnie, żeby więcej osób. Ten film zobaczyło. Ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.